Dzień dobry, zapraszam na wspólną kawkę, u mnie popołudniowa, bezkofeinowa. Wskoczył mi na tapet, nie wiem, czy można tak powiedzieć, na tapet, do kolejki, nowy projekt, krótki projekt, a będzie to zakładka. Już Wam opowiadam genezę projektu. Było to tak. W zeszłym tygodniu na Ukrainie było święto haftowanej koszuli, czyli sorączki lub inaczej zwanej wyszywanką. W dzień, kiedy obchodzono to święto, to ja nie miałam świadomości. Dopiero następnego dnia rozmawiałam z koleżanką na Messengerze i nie pamiętam jaki to był kontekst, ale ta koleżanka powiedziała coś, że bardzo jej się podoba ta ukraińska koszula i bardzo chętnie kiedyś by miała sesję zdjęciową w tej koszuli. A ja jej na to, a propos koszul, że wczoraj bardzo ładną koszulę miał na sobie Zełenski, też wyszywaną, ale w kolorach takich wojskowych, taką ciemną, zielonkawą. A no to koleżanka mówi: tak, wczoraj bardzo ładną koszulę miał też pies Patron. No jak się okazało, kto mógł, to tą koszulę zakładał kot Stepan, który też ma swoje konto na Instagramie. Podobno też był ubrany w tą koszulkę. No i dobra, i tyle w temacie koszuli. A po południu, po tej naszej rozmowie, tego samego dnia, przyszedł do mnie mail, chyba to był mail, albo jakieś powiadomienie mi wyskoczyło z Korikamo, że można sobie ściągnąć bezpłatny wzór zakładki z kotem. Jak ktoś mi pokazuje coś z kotem, to dwa razy nie musi powtarzać. Weszłam do Korikamo i sobie tą zakładkę z kotem ściągnęłam. A będąc już na stronie Korikamo, zobaczyłam, że właśnie jest też do pobrania bezpłatny wzór zakładki ze wzorem ukraińskim, dokładnie tym samym, który najczęściej mają na swoich koszulach. No i połączyłam kropki, że skoro mojej koleżance tak bardzo podoba się ten wzór, to no co prawda koszuli to jej nie wyszyję, ale może zakładka będzie fajną niespodzianką. Notabene, koleżanka, o której mówię, ostatnio zachwycała się książką. Kurczę, nie pamiętam, jak ta pani ma na imię. Na nazwisko Łoza i na Instagramie ma konto o nazwie InfoLwów. Pani jest Polką mieszka we Lwowie i jest przewodnikiem. Wydała książkę, nie wiem dokładnie, czy o Lwowie, czy o całej Ukrainie, chyba o Ukrainie, bo to co mi tam Sylwia czasami podsyłała jakieś fragmenty albo opowiadała, to też dużo było o tradycjach. Sylwia, jak oglądasz ten film, to może napisz w komentarzu parę słów o tej książce. Nawet koleżanka chciała mi pożyczyć tą książkę, ale mówię, że teraz w najbliższym czasie nie będę miała czasu czytać, więc na razie nie wyraziłam chęci pożyczenia. Po raz pierwszy będę wyszywać zakładkę i zastanawiałam się, jak to zrobić. Ja jestem w gorącej wodzie kąpana. Podejrzewam zresztą, że jak większość hafciarek, że jak zobaczymy jakiś haft, to chcemy go wyszywać już zaraz. W domu miałam tylko kanwy materiałowe. Zresztą, no ja jestem dosyć ekologiczną osobą i nie przepadam za plastikiem. Może dlatego preferuję haft krzyżykowy, a nie mozaikę diamentową. No i tak raczej skłaniałam się ku zakładce z materiału. Ale szperając w internecie, właśnie na YouTubie, znalazłam
jakiś film hafciarki, która pokazywała dwa modele. Jeden był wyhaftowany, była to zakładka wyhaftowana na materiale, a druga zakładka była już wyhaftowana na plastiku. I ta pierwsza nieco się zdeformowała, a ta plastikowa ładnie trzymała formę. Pytałam w lokalnych pasmanteriach, niestety na miejscu nie mogłam dostać plastikowej kanwy, więc musiałam ją zamówić w Korikamo, chyba zamówiłam. Także wysłali mi wzór bezpłatny, żeby mnie zachęcić, i cel został osiągnięty, bo zakupy zrobiłam. Zdecydowałam się na kanwę białą, plastikową białą. Przezroczysta jakoś mi się nie podobała, jak potem będzie wystawało takie coś plastikowe. A wzór będzie w dużej części biały i myślę, że może jakoś uda się ten brzeżek kanwy ukryć. Nie będzie on taki rzucający się w oczy. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kanwę. Kolorki. Czarny i czerwony numer 666, to zamówiłam od razu z kanwą, a kolor biały stwierdziłam, że nie będę zamawiać nowego, dlatego że dostałam od cioci koleżanki. Ta koleżanka już nie wyszywa i przyniosła cioci chyba dwie siaty mulin. No i ciocia mi dała kilka motków białej. Czy ktoś z Was kojarzy firmę Odra? Pierwszy raz słyszę taką nazwę firmy. Mam nadzieję, że się sprawdzi. I ponieważ to będzie mały projekt, to fajnie będę mogła tutaj tą mulinę wykorzystać. Bo tak, kiedy cały obraz wyszywam DMC, to trochę bym się bała taką muliną nieznanego pochodzenia krzyżyki stawiać, żeby one się jakoś nie odznaczały. Chyba dwa motki są potrzebne, to jeszcze kilka mi zostaje do jakichś innych prac. A może jeszcze dla kogoś taką zakładkę wykonam, a może podobną, także może to się przyda. No dobrze. To tyle tytułem wstępu i zabieram się do wyszywania. Chciałam pokazać półmetek pracy. Tak wygląda zakładka w połowie. To jest 50%. Tutaj troszeczkę wyszłam powyżej linii środka, a tutaj trochę brakuje. Ale jest to połowa. Na kanwie plastikowej wyszywało się przyjemnie. Moje pierwsze wrażenie, kiedy wzięłam tą plastikową kanwę do ręki, to było wow, jak to fajnie przechodzi, jakie są duże krzyżyki. Pierwszy raz mam do czynienia z kanwą 14, bo ta plastikowa to właśnie 14 CT. Fajnie przechodziło, bardzo wygodnie mi się wyszywało trzema kolorami. To też taka moja pierwsza praca. Te zakłócenia są. Kicia robi unboxing. I wybiłam się z rytmu. A pierwszy raz wyszywałam też taki prosty wzór trzema kolorami. I bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie to idzie, nie ma żadnych komplikacji, prosto i przyjemnie. I kiedyś wcześniej to nie do końca przemawiały do mnie, jak się nazywają te prace, że takie wzory się wyszywa. Zapomniałam. Nie wzorniki. Samplery, o, samplery. Wcześniej sobie myślałam, samplery, no obraz wyszyć krzyżykiem, to fajna praca, ale sampler, no może na ścianie samplera bym nie chciała, ale wierzę, że może być przyjemnie
wyszywać taką pracę, bo ta zakładka to taki też, można powiedzieć, samplerek. Dobrze, więc na kanwie plastikowej wyszywało się fajnie i w ostatnim czasie, no to już około 2 tygodni, miałam przerwę od mojej dużej pracy, od dziewczynki z sercem, ale teraz te ostatnie dni stwierdziłam, że będę sobie siadać do tamtej dużej pracy tak na jedną niteczkę, mam około 40 krzyżyków. I powiem Wam, że ten pierwszy raz, kiedy siadłam do dziewczynki, do zwykłej materiałowej kanwy, po przerwie, to było mi tak dziwnie, ale bardzo fajnie. Stwierdziłam, że jak mięciutko ta igła wchodzi, jakie to wszystko jest delikatne w porównaniu z plastikową kanwą 14. No, jest różnica, zwłaszcza jak właśnie zrobi się przerwę od tej materiałowej 18. Ale ogólnie kanwa plastikowa, stwierdzam, że jest ok. Aha, miałam problem czasami z kończeniem nitki. Kiedy chciałam przeciągnąć z tyłu, to ciężko wychodziła igła. I czasami musiałam sobie pomóc kombinerkami, chyba w miejscach, gdzie ciaśniej te krzyżyki stawiałam. Także może troszeczkę bardziej bolą palce. Może nie bolą, ale są takie odciśnięte. Także wrażenia później z kanwą materiałową były bardzo przyjemne. Dobra, to będę wyszywać dalej i pokażę Wam, może jak już będę podklejać. No bo to, co tu przybędzie, to będzie to, co już mam, więc zobaczymy się w następnej fazie produkcji zakładki. Mieliśmy się zobaczyć dopiero w następnym etapie, ale wiecie co? Ja nie lubię wyszywać jednak raz jednej pracy, raz drugiej. No, w zakładce mam mało nici, więc tutaj nie ma problemu, ale dziewczynkę wyszywam 2 nitkami, a zakładkę wyszywam 3. I słuchajcie, przygotowałam sobie niteczkę i tutaj zaczęłam stawiać krzyżyki, ale tak właśnie patrzę, że coś za rzadko, że prześwituje mi ta plastikowa kanwa. No i co? I zorientowałam się, że nawlekłam tylko 2 nitki. No, i takie pomyłki się zdarzają. Także zaraz to wypruję. Dobrze, że tak szybko zdałam sobie z tego sprawę. Nie ma dużych strat, tylko jedna kolumna do wyprucia. Dobra, zmieniam to i widzimy się później. Mam nadzieję, że szybko to pójdzie. Jeszcze jeden taki segmencik mi został. Zakładka skończona. Dzisiaj jest 18 września, a zaczęłam ją wiosną. Nie pamiętam, ale czołówka tego filmu to młode łabędzie i młode kaczki, więc tak podejrzewam, że zaczęłam wiosną. Można to sprawdzić, zajrzeć do kalendarza, do internetu, kiedy jest na Ukrainie święto tej haftowanej koszuli, wyszywanki. I coś mi się tutaj przekrzywia. Telefon. Musi być tak krzywo. Końcówka była nie to, że ciężka, ale zajęłam się haftem dziewczynki i jak odłożyłam zakładkę, to trudno mi było do niej wrócić. Ona bardzo długo leżała odłogiem. Leżała odłogiem i kiedy już przysiadłam, brakowało, nie wiem, 400-300 krzyżyków i naprawdę można było załatwić jednego wieczora.
tylko kwestia właśnie chęci, żeby usiąść i to skończyć. Kiedy już wyszyłam te brakujące krzyżyki i wyszyłam te kolorem białym, to była różnica między tym białym, który był śnieżno-biały, a białym, którego używałam na początku. Buław ten leżał sobie tutaj na parapecie, więc kurzył się bardzo. Mimo że jest to kanwa plastikowa, właśnie nie wiedziałam, czy takie prace pierze się, czy nie, ale wybrałam i haft jest odświeżony. Teraz już nie widać tej różnicy pomiędzy górą a... Nie wiem, gdzie jest góra, a gdzie jest dół, także nie widać już tej różnicy naprawdę, ale nie widać różnicy między tą stroną zakładki a tą, więc jest ok. I oprócz tego rzeczywiście krzyżyki ładnie się układają, ładnie wypełniają powierzchnię tej plastikowej kanwy, nie widać nigdzie prześwitów. Tak prezentuje się ta zakładka. Tył nie jest zbyt elegancki, chociaż właściwie, słuchajcie, mógłby być, nie? Chyba nikt by nic nie powiedział, jakby taką dostał. Ale nie będę tutaj przyklejać filcu, tak jak widziałam w propozycjach. Filcu czy Korikamo proponuje włożyć wyszyty haft w taką jakby obwolutkę, coś takiego. Jeszcze chyba jest jakaś propozycja wykończenia zakładki, nie pamiętam, ale wiecie, co mi się przypomniało? Osoby, które miały ZPT, pamiętacie taki przedmiot, bo teraz już chyba nie ma. ZPT, jeszcze za moich czasów, później to się nazywało technika. Robiło się takie zakładki z kliszy i te perforacje, nie perforacje, to dziurki były, na brzegach kliszy obszywało się taką włóczką, a do środka wkładało jakieś suszone kwiaty albo coś takiego. I takie zakładki się kiedyś robiło. Tak mi się teraz przypomniało a propos robienia zakładek. Ja wymyśliłam sobie, że zamiast filcu, nie mam takiego filcu, a poza tym filc jest dosyć gruby. Ja wymyśliłam sobie, że wezmę taką kartkę. Jest to taki Bristol. Mam tych kartek sporo, takich i przezroczystych, ponieważ kiedyś drukowałam dużo książek. I żeby je zebrać do kupy, to kupiłam sobie bindownicę, no i potrzebna do tego akcesoria. Bindownicy już nie mam, drukowania książek też już nie mam takiej potrzeby, karteczki zostały, więc można jak najbardziej wykorzystać na zrobienie zakładki. I tak sobie pomyślałam właśnie, że ten bordowy kolor będzie ładnie pasował do mojej zakładki. Nie, tak nie może być przyklejone, bo chciałam nie tak, żeby było jeden do jednego, żeby się pokrywało, tylko żeby wystawał jeszcze taki czerwony rancik. Dobrze to będzie wyglądać? Czy lepiej jakby przylegało? Tak może wygląda ładniej, jak jest ta zakładka, ale jest niebezpieczeństwo, że się będzie ta tekturka gnieść. Zastanowię się jeszcze, ale na pewno trzeba to przykleić wzdłuż. Wygląda dobrze? Nie, bardziej mi się podoba, jak jest jeszcze ten czerwony rancik. Dobra, pomyślę poza anteną, bo w ogóle przyklejać będę poza anteną. Ja nie lubię nagrywać, jak coś robię, bo się tremuję. Ręce będą mi się trzęsły.
Do przyklejenia kupiłam klej Magic. Gdzieś widziałam na jednym z filmów, że dziewczyny używają do klejenia jakichś takich robótek właśnie tego kleju. Dobrze, to tymczasem pokażę Wam, jak skończę. To jest ta książka, o której Wam mówiłam na początku filmu. Ostatecznie wcale jej nie kupiłam, tylko pożyczyłam od koleżanki. Wspominałam, że tam dochód przez pierwsze pół roku jest przekazywany na pach, a koleżanka powiedziała mi, że owszem, jak chcesz, to kup tą książkę, ale możesz przecież wpłacić pieniądze, a książkę pożyczyć ode mnie. No i rzeczywiście książkę tę pożyczyłam. Początkowo to ta książka mnie nie zainteresowała, bo było dużo o historii i jakoś się nie wkręciłam. A tutaj dodatkowe dekoracje. Jak macie małe dzieci, to pewnie znacie to. Także było dużo o historii, dopiero później w tej historii przeplatały się wątki autorki, jej pierwsze chwile w Ukrainie, potem jak zamieszkała we Lwowie, jak poznała swojego męża, o różnych zwyczajach, jak oni obchodzili różne uroczystości, święta, jak się im żyło. Jak ona odkrywała ten kraj tak naprawdę. I od tego momentu, kiedy były te wątki takie prywatne, to książka mnie wciągnęła. No i tutaj umiejscowiłam zakładkę, którą wykonałam. Zaraz Wam pokażę z bliska, ale chciałam powiedzieć, że tutaj jest właśnie rozdział, gdzie autorka porusza właśnie temat tych haftowanych koszul. Tu mamy takiego chłopca i na tej stronie włożę tą zakładkę i oddam książkę koleżance. Fajny pomysł. W ogóle stwierdziłam, że tutaj mamy na pierwszych stronach, na okładce tak naprawdę, wzór tych haftów i bardzo fajnym pomysłem byłoby, gdyby wydawnictwo, no ja nie mówię, żeby oni dodawali zakładkę haftowaną, ale mogliby dodać taką właśnie zakładkę z tym ukraińskim wzorem drukowaną. Myślę, że byłby to fajny gadżet. No ale ten jest jeszcze fajniejszy. Muszę sobie tutaj czymś założyć, patyczkiem po lodach Magnum. I chciałam Wam pokazać tą zakładkę z bliska. Ostatecznie zdecydowałam się podkleić z tą rameczką. Jak później się zniszczy, czy pozaginają rogi, to zawsze można wyciąć ten marginesik, żeby było równo z kanwą plastikową. A tak wydaje mi się, że dodaje to zakładce uroku. Przykleiłam klejem Magic i trochę się obawiałam, że jak posmaruję to wilgotnym klejem, to Bristol się pomarszczy. No troszeczkę jest zawilgocony, ale ja to zaraz jakimiś ciężkimi książkami przytwierdzę i może nie zwinie się bardziej. Ale wygląda w miarę ok. Zresztą nie na tej stronie mamy się skupiać, tylko na tej. Jestem dumna ze swojego dzieła. Jest to moja trzecia ukończona praca w karierze hafciarki. No, taka mała ta praca, ale zawsze coś. Aha, no i teraz zmobilizowałam się w końcu, żeby to podkleić, bo oprócz tego, że zwlekałam z wyszyciem tych ostatnich 300-400 krzyżyków, to później wyprałam ją i ta zakładka dalej leżała tutaj albo na parapecie, albo na stoliku i się kurzyła. I mówię, nie, nie, to trzeba skończyć. I dzisiaj mamy poniedziałek.
W najbliższą środę prawdopodobnie będę widziała się z tą koleżanką, dla której jest ta zakładka i od której pożyczyłam tą książkę. A nie, nie będę już tam wkładać, bo mam to włożyć pod jakieś encyklopedie. No. To żegnam się już z Wami. Dziękuję za towarzystwo. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się ciepło.